Ciebie, Matko, miłujemy od Bałtyku aż do Tatr. Twą nadzieją dziś żyjemy. W lepsze jutro prowadź nas. Mario Jasnogórska Pani, dobiega końca tegoroczne pielgrzymowanie. Kończą się wakacje i urlopy, a my wracamy do naszych dziennych spraw i obowiązków. Przyglądając się sierpniowym pielgrzymkom przybywającym tak licznie na Jasną Górę, można by powiedzieć, że pielgrzymowanie do Ciebie, Maryjo, to nasze narodowe credo, rozłożone na etapy marszu, wypowiadane wobec własnego serca, sumienia, współpielgrzymów, spotykanych w drodze rodaków, wobec Ojczyzny. Takie credo wypowiadamy również i my wszyscy, uczestnicząc każdego dnia w modlitwie apelowej. Matko naszych pielgrzymkowych i życiowych dróg, jesteś tak bardzo bliska każdemu z nas. Obecna w niezliczonych historiach zwykłych ludzi, którzy jeden raz do Ciebie pielgrzymowali, na Jasnej Górze czują się jak w domu. Dziś do Ciebie niech przemówią odmienieni, cudem uratowani i szczęśliwi pielgrzymi. Dlaczego pielgrzymuję? Nie ma na to pytanie jednej odpowiedzi, opowiada Andrzej z Wrocławia. Przełomowym momentem była dla mnie sytuacja sprzed 4 lat. Jechałem autostradą i pękł drążek kierowniczy w lewym przednim kole mojego samochodu. Cudem wyszedłem z tego bez żadnego draśnięcia, a całe wydarzenie miało miejsce tuż po tym, jak modliłem się na różańcu. Nie ma wątpliwości, kto mnie uratował. Jasna Góra to dla mnie jedyny wspaniały cel pielgrzymek, ale najważniejsza jest droga, która mnie zmienia. Z każdej pielgrzymki wracam odmieniony, z nową siłą do zmian w życiu, aby dalej trwać przy Bogu. To było 8 lat temu. Skończyłem studia i życie mi się załamało. Dzieli się pielgrzym Oldi. Postanowiłem odezwać się do kolegi z Lublina i poszedłem na swoją pierwszą pielgrzymkę, będąc totalnym rozbitkiem. Nagle ktoś mówi do mnie: bracie, ktoś dzieli się kanapką czy ostatnim kawałkiem chleba. To było coś zupełnie nowego i przywróciło mi wiarę, że można żyć przyzwoicie. Na tej pielgrzymce usłyszałem też po raz pierwszy w swoim życiu kerygmat. To była dla mnie wielka łaska. Nie mam wątpliwości, że to Matce Bożej Częstochowskiej zawdzięczam swoje nawrócenie. I na koniec dodaję: moje dzisiejsze pielgrzymowanie to niemal wyłącznie dziękczynienie. Kiedy wchodzę do kaplicy jasnogórskiej, do mojej mamy, co roku jest we mnie wdzięczność i wzruszenie. Tylko tam, ten jeden raz w roku, mogę tego doświadczyć w tak dużej intensywności. Jeszcze głos Agnieszki. W moim rodzinnym domu Matka Boża Częstochowska od zawsze była bardzo ważna. W moim życiu odegrała kluczową rolę w trakcie porodu. Kiedy zaczął się poród, przyjmowałem wszystko ze spokojem ducha do momentu, kiedy lekarz oznajmił mi, że akcja porodowa trwa za długo i moje dziecko się zakleszczyło, co zagrażało wręcz jego życiu. Westchnęłam w akcie strzelistym: Matko Boża Częstochowska, ratuj moje dziecko. W ojcu urodził się w tak zwanej zamartwicy, niedotleniony, mógł być niepełnosprawny. Ale ja nie zwątpiłam. Byłam pewna, że wszystko będzie dobrze. Dziś mój syn ma 10 lat i jest zdrowym, radosnym i zdolnym dzieckiem. Dla mnie jest cudem. Często powtarzam synowi, że swoje życie i zdrowie zawdzięczam dwóm matkom.
I tak jak moja mama mnie nauczyła, ja teraz modlę się z moim dzieckiem słowami, ofiaruję ten pacierz na cześć i chwałę Matki Bożej Częstochowskiej. Co znaczy pielgrzymować? Znaczy odnaleźć drogę, wiedzieć, którędy pójść. To niełatwa sztuka. Nie wszystkie nasze wędrówki w wierze są pielgrzymkami do Częstochowy. Czasem Bóg prowadzi nas po mało znanych trasach w mało zrozumiały sposób. Maryjo, Ty potrafiłaś odnaleźć drogę w swoim Synu. Tą drogą nas prowadź. Matko i Chlubo nasza, Twoja ponad sześciowiekowa obecność na Jasnej Górze sprawia, że to miejsce jest dla nas niczym rodzinny dom, gdzie znajdujemy odpoczynek, pocieszenie, obronę i ucieczkę. My wiemy, że w trudnościach i próbach trzeba uciekać się do Matki, jak wskazuje na to codziennie odmawiana na zakończeniu apelu stara antyfona Maryjna, subtum presidium, pod Twoją obronę uciekamy się. Papież Franciszek mówił nie tak dawno, wielkim zagrożeniem dla wiary jest żyć bez Matki, bez obrony, bo wtedy jesteśmy popychani przez życie jak liście, którymi miota wiatr. Jezus to wie, dlatego polecił nam, byśmy przyjęli Matkę. Kochać ją to nie poezja, lecz mądrość życia. To wielka mądrość Polaków. Przez to, że tak bardzo ukochaliśmy Ciebie, Maryjo, ponieważ bez Matki nie możemy być dziećmi, a my nade wszystko jesteśmy dziećmi, którzy Boga mają za Ojca, Maryję za Matkę. Bracia, siostry, kochani pielgrzymi, uczyjmy Matkę Bożą gościem naszego codziennego życia, stałą obecnością w naszym domu, naszą bezpieczną przystanią. Powierzajmy jej każdy dzień i nie zapominajmy do niej powracać, aby jej za wszystko dziękować. Rozważamy tajemnicę Kany Galilejskiej. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas z ognia piekielnego, prowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Na zakończenie pragniemy, Matko Najświętsza, powierzyć Ci nasze codzienne intencje. Prosimy za Ojca Świętego Franciszka, szczególnie o dar zdrowia, dary Ducha Świętego, za Kościół i Ojczyznę naszą, Polskę, za pasterzy Kościoła, księdzem arcybiskupem Stanisławem Gądeckim i za naszego księdza arcybiskupa metropolitę Wacława, za paulicki zakon z ojcem generałem na czele, za jasnogórski klasztor z ojcem przeorym Samuelem, kapłanów, siostry zakonne, pracowników i dobrodziejów Jasnej Góry, intencje wpisane do Wielkiej Księgi Modlitwy Apelowej, intencje pierwszego dnia dzisiejszego, szczególnie tutaj obecnych i tych, którzy łączą się z nami poprzez różne media. Szczególnie dziękujemy za pierwszych, którzy przybyli dzisiaj 412 pierwszymce z Żywca, a także z Chorzowa, Rogowa, Trzebini. Prosimy o poczyn łaski dla pielgrzymów. Modlimy się za obecnych tutaj pielgrzymów z Torunia, z parafii Matki Bożej Łaskawej, z Kamienia Krajewskiego, a także z Ząbkowic Śląskich, diecezji świdnickiej. Prosimy za parafię pod wezwaniem świętej Małgorzaty Błędnej diecezji włocławskiej, która dzisiaj przeżywa Twoje nawiedzenie, Maryjo, w kopii cudownego obrazu jasnogórskiego. Polecamy i modlimy się za chorych księdza Witolda Broniewskiego, za Kazimierza i Jerzego Choroba, Marii Michała z Warszawy, brata Sawiego, ojca Jana Golonkę, ojca Jana Mellera, Dorotę Kuleszę, Marcela Stankowskiego, Lidię Pojdę, za małżonków Magdalenę i Piotra Polaków, rodzice ślubu, a także za Danutę Marka Poznańskich, rodzice ślubu, o potrzebne dla nich łaski. Prosimy również o radę życia wiecznego dla Damiana Siekierskiego, dzień pogrzebu, który zmarł w młodym wieku, zaledwie 17 lat. Polecamy zmarłych Ewy i Zygmunta Blok. Modlimy się za pielgrzymów z Chorzowa, którzy tej nocy podejmą czuwanie i modlitwę. Jeszcze raz, Matko Najświętsza, zawierzamy Ci te najbardziej osobiste sprawy, które nam leżą na sercu i z ufnością Tobie powierzamy. Pod Twoją obronę uciekamy się święta Boże Zbawicielko. Naszymi prośbami racz nie radzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona,
O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pościcielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, Twojemu Synowi nas oddawaj. Prosimy księdza arcybiskupa o pasterskie błogosławieństwo. Uczestnicząc dzisiaj w Filharmonii Częstochowskiej w koncercie pod tytułem Lustra z inspiracji Stanisława Wyspiańskiego, Franciszka Stefczyka i Zbigniewa Herberta, w koncercie dedykowanym Jasnogórskiej Pani, dedykowanym również ludziom polskiej solidarności i pokoju na Ukrainie, potwierdzam razem z Wami, że kultura jest darem i zadaniem, przez które człowiek staje się bardziej człowiekiem, ale żeby nie tylko jej używał. Te słowa wypowiadał Jan Paweł II. Pan z Wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.